pierwsze, bardzo dobrze się stało, że rząd jakby zmienił kryteria podatku CIT i podniósł limit przychodowy do 50 milionów złotych. I to znaczy, że w tej grupie beneficjentów czy firm, podmiotów, które będą mogły z tego rozwiązania skorzystać, będzie znacznie więcej. Jak pamiętamy, pierwszy pomysł był taki, że to będą firmy o przychodach do 2 milionów euro, więc przy tej grupie do 50 milionów to już jest znaczna grupa przedsiębiorstw, firm, które mają duży potencjał inwestycyjny. I z mojego punktu widzenia myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ rzeczywiście CIT estoński mobilizuje firmy do inwestowania, ale tak naprawdę również na tym polega ten podatek, że spółka nie płaci, czy udziałowcy spółki nie płacą dywidendy do momentu, kiedy nie wyciągają dywidendy z firmy. Więc to nie tylko są inwestycje, ale również jakby wzmocnienie kapitałowe spółek, tak właśnie płynnościowe w dobie kryzysu. Myślę, że te pieniądze będą mogły zostać w spółkach i będą je po prostu bardzo wzmacniać. To jest bardzo dobry pomysł i to też rzeczywiście bez wątpienia przełoży się za chwilę na większą skłonność do inwestowania. Trzeba pamiętać, że my nie mieliśmy rozwiązań antykryzysowych, takich systemowych. Państwo polskie nie było na to w ogóle przygotowane. Tak jakby nasi, nie wiem, zachodni sąsiedzi, którzy tego typu lekcje odrobili już 10-12 lat temu i oni mieli już instrumenty takie, które wdrażali z dnia na dzień. My tego wszystkiego się musieliśmy nauczyć i to wprowadzić w życie, więc z tego punktu widzenia państwo w jakiś sposób nadrobiło ten czas. I to, co pan powiedział, przedsiębiorcy byli nieufni, bo szczerze mówiąc nie było gotowych rozwiązań. One się pojawiły, ale my jesteśmy często ostrożni w jakiejś takiej euforii i myślę, że dzisiaj wielu nawet tych krytycznie z założenia patrzących na rzeczywistość w Polsce, czy polityczną, gospodarczą, to myślę, że ma powód do jakiejś takiego pozytywnej oceny całej sytuacji. Myślę, że obok tych różnych pomysłów i programów wsparcia najważniejsze jest to, że wróciliśmy do jako takiej normalności i jak widać po warszawskich ulicach jesteśmy już mniej przestraszeni tej całej sytuacji. Bezrobocie w Polsce w ciągu ostatnich tych 2-3 miesięcy aż tak bardzo nie wzrosło. Więc znowu scenariusze takie bardzo pesymistyczne mówiące o gigantycznym wzroście bezrobocia. Ono dzisiaj jest niewidoczne, to znaczy jakby nie nastąpiło. W wielu branżach po takim zamknięciu i po przestojach ludzie wracają do pracy i gospodarka na nowo jakby się dynamizuje i przyspiesza, więc naturalną taką jakby sytuacją było, że firmy szukały oszczędności i ograniczały wynagrodzenia, chociażby poprzez zastosowanie rozwiązań związanych z tarczą, o obniżeniu czasu pracy i w związku z tym wynagrodzeń. Musimy popatrzeć na to pewnie za jakiś czas, za miesiąc, za dwa, ale z mojego doświadczenia widzimy, że pensje wracają do poprzednich poziomów i pytanie jest tylko takie, na ile ludzie będą jakby skłonni zachowywać się z ich punktu widzenia mniej lub bardziej racjonalnie, to znaczy na ile będą chcieli wrócić do takich swoich starych przyzwyczajeń życia, bo przy takich dużych wydatkach konsumpcyjnych, które nakręcały naszą gospodarkę. Polacy są cały czas w takim miejscu, że możemy, że nie, jakby standard życia w Polsce jest, że no, mimo ostatnich lat wzrostu gospodarczego i wzrostu pensji mamy jeszcze taką dużą przestrzeń do pokonania i że to będzie naturalne, tak, że ten rynek pracy aż tak bardzo nie wyhamował, wynagrodzenia aż tak bardzo nie spadły i jak tylko będą firmy wracały do normalności, też będą przyjmowały ludzi do pracy, to też nie jest tak. Dzisiaj z mojego punktu widzenia patrząc, ten krótki moment, kiedy był rynek rzeczywiście pracodawcy, on już wraca znowu jakby do poprzednich przyzwyczajeń, znaczy jest coraz trudniej u dobrych pracowników, w takich nawet miejscach, gdzie wydawało się w miastach, gdzie jest łatwiej o znalezienie dobrych pracowników. Przedsiębiorcy widzą, że ta sytuacja jest dynamiczna i tak samo jak w marcu był dynamiczny wzrost
bojaźń przed utratą pracy przez pracowników i groźba zwolnień, to w tej chwili myślę, że większość pracowników nie myśli już o zwolnieniach. Myślę, że bardziej myśli o tym, że będą tworzyli nowe miejsca pracy, by przewracali ludzi do pracy, ci, którzy zostali wcześniej zwolnieni albo zostali wysłani na postojowe.